Michaela Bali lubiła korzystać ze Snapchata, zwłaszcza poznawać tam nowych ludzi. Dla nieśmiałej i niepewnej siebie dziewczyny ta aplikacja była prawdziwym wybawieniem. Czuła, że w końcu mogła zwierzyć się komuś z dręczących ją myśli. Powiedzieć to, czego nie chciała mówić przy rodzinie i znajomych ze szkoły. Gdyby ktoś ją negatywnie ocenił, wystarczyłoby po prostu usunąć konto, potem założyć nowe i zacząć wszystko z czystą kartą. Jednak pewnego dnia dziewczyna zaginęła. I wtedy śledczy zaczęli się zastanawiać, czy z jej zniknięciem miała coś wspólnego internetowa aktywność. Czy zwierzyła się nieodpowiedniej osobie, która wykorzystała jej naiwność? Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic. 12 kwietnia 2016 roku przypadał we wtorek. Babcia 16-letniej Michaeli przyjechała po nią do szkoły. Wnuczka nie czekała na parkingu, tak jak miała w zwyczaju. Kobieta pomyślała, że pewnie zagadała się ze znajomymi. Po jakimś czasie zniecierpliwiona weszła do budynku i zaczęła jej szukać. Jednak ani na szkolnym korytarzu, ani na stołówce nie mogła jej znaleźć. Poszła do sekretariatu. Wtedy usłyszała, że wnuczki tego dnia nie było na lekcjach. Starsza pani nie mogła w to uwierzyć. Przecież rano osobiście odwiozła ją pod szkołę. Widziała, jak wchodziła do budynku. Zaniepokojona pojechała do biura, w którym pracowała matka dziewczyny. Nigdy wcześniej tego nie robiła. Zwykle nie chciała przeszkadzać jej w pracy, ale tę sytuację uznała za wyjątkową. Mama nastolatki od razu domyśliła się, że musiało stać się coś złego. Zorientowała się, że chodzi o jej dzieci. Wychowywała trójkę, dwie dziewczynki i chłopca. Michaela była najstarsza. Kiedy dowiedziała się, że 16-latka poszła na wagary, od razu napisała do niej SMS-a. Jej córka zwykle szybko odpisywała. Z telefonem praktycznie w ogóle się nie rozstawała. Ale tamtego dnia w ogóle nie odpowiedziała na próby nawiązania z nią kontaktu. Mijały godziny. Bliscy zaginionej obdzwonili znajomych, którzy nic jednak nie wiedzieli. Skontaktowali się także ze szkołą muzyczną. Okazało się, że dziewczyna nie zjawiła się na zajęciach gry na skrzypcach. Rodzina coraz bardziej się martwiła. W końcu ona nigdy wcześniej nie znikała bez słowa. Matka pomyślała, że może jej córka postanowiła po prostu zwiać. Była przecież nastolatką, a w tym wieku młodzi ludzie przechodzą okres buntu. Nawet ci na pozór najspokojniejsi. Ponadto dziewczyna w przeszłości zmagała się z pewnymi problemami osobistymi. Brakowało jej pewności siebie i akceptacji ze strony rówieśników. Wszystko wskazywało jednak na to, że ostatecznie poradziła sobie z tymi problemami, ale być może tylko stwarzała takie pozory. Kobieta wpadła na pomysł, jak sprawdzić ten trop. Od kilku lat odkładała pieniądze na tak zwaną czarną godzinę. Nie ufała bankom, więc zgromadzoną gotówkę trzymała w domu. Jej córka wiedziała, w którym miejscu. Matka doszła do wniosku, że jeśli naprawdę uciekła, to na pewno zabrała ze sobą przynajmniej część tych pieniędzy. Jednak nie brakowało żadnej sumy. Zdaniem rodziny, Michaela na swoim koncie bankowym mogła mieć nie więcej niż kilkadziesiąt dolarów. To tylko utwierdzało wszystkich w przekonaniu, że musiało się stać coś złego. Szybko odrzucili hipotezę o ucieczce. Wieczorem zgłosili zaginięcie. Sprawą zajęła się policja. Wkrótce poinformowano opinię publiczną o zniknięciu młodej dziewczyny w wieku 16 lat, o wzroście 157 cm i wadze około 55 kg. Zdjęcia na plakatach porozwieszanych w okolicy przedstawiały niebiesko-oką blondynkę w turkusowych okularach. Jej cechy charakterystyczne to trądzik, małe znamie na twarzy, kilka blizn na czole po ospie oraz wystający przedni ząb. Wyszła z domu w niebieskich dżinsach, ciemnoczerwonej kurtce i zamszowych butach w tym samym odcieniu oraz błękitnym szaliku. Miała przy sobie plecak w niebieską kratę. Poszukiwana przyszła na świat w lipcu 1999 roku jako Michaela Niebergall. Jednak na kilka miesięcy przed swoim zniknięciem wraz z mamą i ciocią zmieniła nazwisko na panieństwie babci, czyli Bali. Jej rodzina mieszkała w Yorkton, w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan. Wychowywała się bez ojca. Matka pracowała jako konsultantka w Ministerstwie Opieki Społecznej. Kobieta i dzieci żyli pod jednym dachem z babcią i ciocią.
Wszyscy podobno byli ze sobą bardzo zżyci. Michaela często opiekowała się swoim rodzeństwem. Jako starsza siostra czuła się do tego zobowiązana. Znajomi i rodzina opisywali ją jako spokojną osobę. Z zeznań świadków wynika, że jest to zwyczajna, wręcz przeciętna nastolatka. Dość nieśmiała i introwertyczna. Ma niewielkie grono znajomych. Po zajęciach chodzi na kółko teatralne i lekcje gry na skrzypcach. Oprócz tego uwielbiała czytać książki. Jej ulubioną serią były Igrzyska Śmierci. Dużo wolnego czasu spędzała w domu. Jej skrytość i nieśmiałość w dużej mierze wynikały z tego, jak w przeszłości traktowali ją rówieśnicy. Choć każdy, kto ją poznał, uważał, że była kochaną i troskliwą osobą, to znaleźli się niestety tacy, którzy z niej drwili. A to dlatego, że zmagała się z trądzikiem. Miała problemy z zaakceptowaniem swojej urody. Często czuła się samotna. Nie miała nikogo, na kim mogłaby polegać w 100%. Wewnętrzny ból sprawiał, że w najgorszych momentach brała do ręki żyletkę i robiła sobie krzywdę. Nie wiadomo, czy chodziła na terapię lub otrzymała jakąś inną formę wsparcia. Jednak matka twierdziła, że jej córka w końcu wyszła na prostą. Aż pewnego dnia zniknęła. Bliscy nie zauważyli, by przed zniknięciem wydarzyło się coś szczególnego. Śledczy liczyli na to, że znajomi nastolatki dostarczą im jakichś ważnych informacji. Okazało się, że nie widzieli się z nią we wtorek. Ostatni raz spotkali ją w poniedziałek, 11 kwietnia. Opowiedzieli, co takiego się wtedy wydarzyło. Michaela zachowywała się wtedy normalnie. Była radosna. Podczas obiadu wspominała, że chciałaby wyrwać się na kilka dni z rodzinnego miasteczka. Pojechać do większej miejscowości, na przykład do znajdującej się kilkadziesiąt kilometrów dalej Regina. Te słowa nie wzbudziły podejrzeń jej przyjaciółek. Wszystko dlatego, że każda z nich od jakiegoś czasu snuła podobne plany, albo raczej marzenia. Bo jednak w ich głowie pojawiała się myśl, że to mało możliwe, by wyjechały bez rodziców. Nastolatki były najzwyczajniej w świecie znudzone życiem w miejscu, które uważały za mało atrakcyjne. Po obiedzie Michaela poszła na kolejną lekcję. Nauczyciel zwrócił wtedy na nią uwagę. Dziewczynka wydawała się zasmucona. Z jakiegoś nieznanego dla nich powodu w krótkim czasie zmienił się jej nastrój. W poniedziałkowy wieczór 16-latka wymieniła się wiadomościami z przyjaciółkami oraz byłym chłopakiem. Jedna z dziewczyn miała samochód. Michaela zapytała, czy ta by jej nie podwiozła następnego dnia do banku. Podkreśliła, że jest to dla niej ważne, ale nie doczekała się wtedy żadnej odpowiedzi. Dwóm innym osobom napisała, że nie czuła się dobrze. Była z jakiegoś powodu nieszczęśliwa, ale nie sprecyzowała dokładnie, o co chodzi. Ponownie wspominała, że chętnie wyjechałaby z miasta. Przyjaciółki ponadto zeznały, że w ostatnim czasie mówiła im o dwóch chłopakach, o jakimś Joshu i Christopherze. Kiedy podczas ostatniego wspólnego obiadu zapytały ją o tego pierwszego, nastolatka udała, że nie usłyszała pytania. W dniu zaginięcia, czyli 12 kwietnia, chwilę przed godziną 7 rano, wysłała wiadomość do przyjaciółki, którą wieczór wcześniej poprosiła o podwózkę. Swoją prośbę ponowiła. Tym razem dostała bezpośrednią odmowę. Przyjaciółka odpisała, że o tak wczesnej porze bank był przecież zamknięty. Rodzinie nic nie wspominała o tym, że chciałaby się tam wybrać. Zjadła z nimi śniadanie. Potem Michaela i jej mama wspólnie szykowały się do wyjścia z domu. W trakcie robienia makijażu i czesania się rozmawiały, słuchały muzyki, a nawet radośnie sobie podśpiewywały. Babcia odwiozła wnuczkę do szkoły. Widziała, jak ta weszła do środka. Nic więcej nie wskazywało na to, że ten dzień wkrótce zmieni się w koszmar. Funkcjonariusze zastanawiali się, o co chodziło z tym bankiem. Po sprawdzeniu jej billingów telefonicznych odkryto, że w poniedziałek wieczorem zadzwoniła tam aż 3 razy. Dziewczyna sprawdzała, ile miała pieniędzy. Z zeznań szkolnej paczki wynika, że chwaliła się sporą sumą na koncie bankowym. Ale nikt nie wiedział, w jaki sposób mogłaby aż tyle zarobić.
Powiedziała tylko, że znajdowało się tam 5000. Sprawdziliśmy to. W rzeczywistości miała na swoim koncie zaledwie kilka dolarów. Wtedy zaczęliśmy podejrzewać, że 16-latka prawdopodobnie czekała na jakiś przelew. Dlatego kilkukrotnie zadzwoniła do banku i chciała wybrać się tam osobiście. Przesłuchanie nauczycieli wykazało, że Michaela nie uczestniczyła w lekcjach 12 kwietnia, choć babcia widziała, jak weszła do szkoły. O godzinie 8:08 jej telefon połączył się ze szkolnym Wi-Fi. Stróże prawa sprawdzili kamery monitoringu. Widać na nich, jak dziewczyna otwiera swoją szafkę. Wkłada do niej czarną teczkę. Parę minut później, o 8:26, została zarejestrowana przez monitoring znajdujący się obok drugiego wyjścia ze szkoły. Opuściła budynek. Uchwyciły ją jeszcze kamery przemysłowe, rozmieszczone w poszczególnych częściach miasta. Dzięki temu policjanci częściowo poznali jej przebieg dnia. Dotarli również do świadków, którzy się z nią zetknęli. Po wyjściu z placówki kręciła się w pobliżu torów kolejowych, ale już o 8:51 stała obok banku, który był jeszcze zamknięty. Rozmawiała wtedy przez telefon. Po otwarciu weszła do środka i podeszła do kasy. Jak się później okazało, wybrała niewielką sumę pieniędzy. Następnie poszła do lombardu. Próbowała zastawić w nim dwa srebrne pierścionki. Właściciel ocenił, że nie miały zbyt dużej wartości i ostatecznie nie doszło do transakcji. Według świadka, 16-latka nie wyglądała na zdenerwowaną z tego powodu. Nic również nie sugerowało, by znalazła się w niebezpieczeństwie lub przed kimś uciekała. O 9:11 weszła do restauracji, w której także były kamery. Śledczy pozyskali kolejną wskazówkę. Najpierw podeszła do kasy i zamówiła ciepły napój. Zapłaciła gotówką. Potem usiadła przy stoliku na kilka minut. Korzystała z telefonu, prawdopodobnie wymieniała z kimś wiadomości. W pewnym momencie, kiedy ktoś wszedł do lokalu, ona odwróciła się, zupełnie jakby kogoś wyczekiwała. Po upływie kolejnych minut wyjęła z telefonu baterię i kartę. Chwilę później włożyła je z powrotem i dalej korzystała z urządzenia. Jeszcze raz rozejrzała się za siebie. Potem nerwowo stukała palcami o blat stolika. O 9:20 wstała i wyszła frontowymi drzwiami. Ale dosłownie po paru sekundach wróciła do środka i skierowała się do drugiego wyjścia. Około pół godziny później pojawiła się tam ponownie. Rozmawiała z kimś przez telefon. Krótko po 10:00 napisała do swojej przyjaciółki, że potrzebuje jej pomocy. Po chwili wysłała wiadomość, tym razem o treści nieważne, już sama sobie poradziłam. W międzyczasie rozmawiała z kimś przez telefon. O 10:20 wyszła z lokalu i 6 minut później do niego wróciła. Dalej prowadziła rozmowę telefoniczną i znowu nerwowo stukała palcami o blat. O 10:43 dosiadła się do stolika obok, przy którym siedziała kobieta. Policjantom udało się ustalić tożsamość tej osoby i ją przesłuchać. Zeznała ona, że Michaela poprosiła ją o pomoc. Chciała, by ta wynajęła jej pokój w hotelu. Nie wiadomo, czy chodziło o pieniądze, czy może o to, by ktoś dorosły zameldował się w pokoju. W każdym razie kobieta odmówiła. Chwilę przed południem 16-latka znalazła się na terenie szkoły. W stołówce porozmawiała przez chwilę z dwoma znajomymi. Znowu wspomniała o chęci wyjechania do Regina. Podobno jedna z osób zauważyła, że dziewczyna miała przy sobie dwa telefony. 3 minuty później opuściła budynek. To był ostatni raz, kiedy kamery ją uchwyciły. Pod wpływem doniesień medialnych o poszukiwaniach na policję zgłosił się pracownik dworca autobusowego. Zeznał, że 12 kwietnia pomiędzy godziną 10 a 12 widział zaginioną. Kręciła się tam i dopytywała, kiedy odjeżdża autobus do większego miasta, ale biletu ostatecznie nie kupiła. Chciała pojechać do Regina. Ktoś widział ją w tym mieście po 13. Akurat wychodziła z dworca. Niosła białą torbę. Świadek twierdził, że była z jakimś mężczyzną, który miał charakterystyczny tatuaż na lewej ręce. Przedstawiał duży krzyż w płomieniach. Dzięki tym zeznaniom sporządzono rysunek przedstawiający ten specyficzny znak. Opublikowano go w prasie.
W końcu policja namierzyła tego mężczyznę. Policjanci ustalili, że nie miał nic wspólnego ze zniknięciem dziewczyny. Okazało się, że nie towarzyszył jej na dworcu, tylko przytrzymywał jej drzwi. Dużo aspektów tej sprawy wskazywało na to, że Michaela mogła uciec. Z całą pewnością tego pragnęła, o czym wielokrotnie informowała innych. Ale nikt nie brał jej słów na poważnie. Jej rodzina nie wierzyła w tę teorię. Argumentowali, że gdyby faktycznie tak postąpiła, to wzięłaby przynajmniej część sumy z domowego budżetu. Żeby uciec, trzeba mieć do tego pieniądze. Ona ich nie miała. Mało tego, nie wzięła ze sobą żadnych innych potrzebnych rzeczy. Takich jak na przykład leki na trądzik, bez których nie wyobrażała sobie życia. Wypryski na twarzy przysporzyły jej wielu problemów z samoakceptacją. Dla matki był to wyraźny znak, że córka nie zniknęła z własnej woli. Telefon nastolatki został wyłączony kilka godzin po ostatnim wyjściu ze szkoły. W Billingach odnaleziono pewne nieścisłości. Okazało się, że do nikogo nie dzwoniła w ciągu ostatnich 2 dni. Było to co najmniej dziwne, ponieważ w opisanych wcześniej nagraniach było widać, że dość często miała przy uchu telefon. Policjanci dowiedzieli się od znajomej zaginionej, że korzystała z aplikacji, z których można zadzwonić. Mogła też korzystać z innego telefonu. Osoby ze szkoły twierdziły, że tamtego dnia widziały przy niej 2 urządzenia. Stróże prawa zwrócili się do twórców aplikacji z prośbą o uzyskanie dostępu do jej kont. Na pozwolenie musieli czekać 10 miesięcy, ale w końcu je otrzymali. Jednak wiele wskazuje na to, że te informacje nie wniosły zbyt wiele. Między innymi nie udało im się ustalić, do kogo dziewczyna tamtego dnia dzwoniła lub kto dzwonił do niej. Wiemy, że dużo korzystała ze Snapchata, Instagrama oraz aplikacji do wysyłania wiadomości Kik. Na tej pierwszej platformie chętnie nawiązywała nowe znajomości. Jakiś czas przed zaginięciem wstawiła na relację zdjęcie z napisem „Szukam przyjaciół, bo nie mam ich w prawdziwym życiu”. Najwięcej znajomości nawiązywała z chłopakami. Było ich 4. O tylu przynajmniej wiedziały jej koleżanki. Kojarzyły wyłącznie 2 imiona. Josh i Christopher. Funkcjonariusze ich namierzyli. Josh pochodził z miasteczka oddalonego kilkadziesiąt kilometrów od Yorktown. Michaela kiedyś wyjechała tam na jakiś czas, prawdopodobnie podczas wakacji. Później nie utrzymywali już ze sobą kontaktu, ale pewnego dnia dziewczyna odezwała się do niego za pośrednictwem mediów społecznościowych. Dużo ze sobą pisali, jednak po jakimś czasie ich znajomość się urwała. Ostatni raz rozmawiali w 2013 roku, czyli 3 lata przed zaginięciem. Z opowieści świadków wynikało, że był to ktoś nowo poznany, ale policja nie natrafiła na żadnego innego Josha, który mógł znać dziewczynę. Natomiast Christopher okazał się kolegą poznanym w internecie. Mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Dużo mu się zwierzała. Opowiedziała m.in. o samookaleczeniach i niskiej pewności siebie. On z kolei zapewniał jej wsparcie. Sugerował, że umocnienie wiary mogłoby pomóc zwalczyć te problemy. Niewiele wiadomo na temat tych mężczyzn, ale policja wykluczyła ich z grona osób podejrzanych. Ponadto dziewczyna miała jakiegoś tajemniczego wielbiciela. 2 miesiące przed zniknięciem, w walentynki, w szkole miała miejsce sytuacja, która wzbudziła zainteresowanie innych uczniów. Kurier dostarczył Michaeli bukiet róż. Bliscy nie mieli pojęcia, kto je wysłał, a ona nie chciała tego powiedzieć. Jednak dzięki zapamiętanym szczegółom udało się ustalić, że ktoś złożył zamówienie w konkretnej internetowej kwiaciarni. Po pewnym czasie policjanci znali już nazwisko tajemniczego wielbiciela, ale tej informacji nie ujawnili mediom. Czy był to ktoś ze szkoły, a może chłopak poznany na Snapchacie? Tego nie wiemy. Jednak śledczy upewnili się, że on także nie miał nic wspólnego z jej zaginięciem. Jakiś czas później w mediach pojawiła się informacja o kolejnym mężczyźnie, który znalazł się w kręgu zainteresowania śledczych. 21 kwietnia, 9 dni po zaginięciu, policjanci skontaktowali się z niejakim Rickiem Brightem. Zaczęli zadawać mu pytania. Chcieliśmy wiedzieć, czy zna jej miejsce pobytu. Zapytaliśmy również, czy kiedykolwiek się spotkali i czy pisali ze sobą przez internet. Mieliśmy nadzieję, że w końcu w tej sprawie pojawi się jakiś przełom. On wszystkiemu zaprzeczał. Twierdził, że nigdy nie widział tej dziewczyny na własne oczy.
a bardzo tego żałował, bo podawał się za jej ojca. Michaela i rodzeństwo wychowywała samotna matka, która mogła liczyć na pomoc swojej rodziny. Nastolatka podobno nie wiedziała, kim był jej tata, ale znajomym opowiadała różne rzeczy na jego temat. Jednym mówiła, że on nie żyje, innym, że nic mu się nie stało i ma się dobrze. Liczyła na to, że pewnego dnia go pozna. Stróże prawa przeszukali dom Ricka w poszukiwaniu jakichś śladów. Bezskutecznie. Niczego nie znaleźli. Szukano również czegoś w posiadłości należącej do matki mężczyzny, ale tam też nie znaleziono ważnych śladów. Wszystko wskazywało na to, że od początku mówił prawdę i nigdy nie nawiązał kontaktu ze swoją domniemaną córką. Domniemaną, ponieważ nie uzyskano pewności, czy faktycznie był jej ojcem. Rodzina Michaeli temu zaprzeczyła. Nie wiadomo również, jaki trop doprowadził śledczych do tego człowieka. W listopadzie na policję zadzwonił pewien mężczyzna mieszkający w Vancouver. Zgłosił, że na ulicy widział młodą kobietę, która do złudzenia przypominała poszukiwaną nastolatkę. Ta wskazówka sprawiła, że jej matka kilka dni później pojechała do tego miasta. Rozwiesiła w nim wiele plakatów ze zdjęciem córki. Ale był to tylko ślepy zaułek. Policja nie uzyskała nawet pewności, czy świadek faktycznie spotkał na swojej drodze poszukiwaną, czy po prostu kogoś o podobnym wyglądzie. W sierpniu 2017 roku, ponad rok po zaginięciu, policjanci przeszukali teren wokół szkoły. Ostatecznie nic tam nie odnaleźli. W mediach pojawiła się o tym niewielka wzmianka. Mijały kolejne miesiące bez jakiegokolwiek śladu po dziewczynie. Rodzina często pojawiała się w telewizji z apelem, by ich ukochana Michaela wróciła do domu. Te słowa kierowali zarówno do niej samej, jak i do potencjalnego porywacza. Podejrzewali, że spotkało ją coś złego, ale jednocześnie wierzyli, że żyje. Co jakiś czas pojawiały się kolejne doniesienia, że ktoś ją widział. Policja poinformowała, że w ciągu zaledwie roku pojawiło się aż 200 takich sygnałów. I to nie tylko na terytorium Kanady. Brano pod uwagę, że zaginiona mogła przebywać w Stanach, konkretnie w stanie Oregon albo Waszyngton. Akcję poszukiwawczą wspierała amerykańska organizacja znana pod nazwą Narodowego Centrum do Spraw Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci. W dodatku 3 miesiące po zaginięciu doszło do dziwnej sytuacji. Szkolna znajoma, sprawdzając, kto wyświetlił jej relacje na Snapchacie, zauważyła konto Michaeli. Zgłosiła to policji. Ale jeśli funkcjonariusze coś w związku z tym ustalili, to nie podzielili się tym z opinią publiczną. Z jednej strony na aplikację mogła zalogować się zaginiona 16-latka. Z drugiej ktoś, kto znał hasło do jej konta. Istniała też opcja, że doszło do jakiegoś błędu i awarii ze strony Snapchata. Pomimo wysiłków śledczych oraz rodziny, do dziś jej nie odnaleziono. Na przestrzeni lat powstało kilka teorii tłumaczących, co się mogło wydarzyć. Tych bardziej racjonalnych i mniej. Pewien jasnowidz twierdził, że nie żyje i że udało mu się skontaktować z jej duszą. Nie sprecyzował, czy została zamordowana, czy doszło do jakiegoś innego wypadku, ale twierdził, że ciała należało szukać w wodzie. Obok szkoły, do której kiedyś chodziła, znajduje się akwen. I to na tym miejscu, jego zdaniem, policja powinna się skupić. Jeden z najpopularniejszych wśród opinii publicznej scenariuszy zakłada, że sprawa dotyczy handlu ludźmi. W 2019 roku światło dzienne ujrzał raport dotyczący tego procederu w Kanadzie. Okazało się, że większość działań ma miejsce w dwóch prowincjach. Jedna z nich to właśnie Saskatchewan. Do grona niebezpiecznych miast należy m.in. Regina, dokąd nastolatka bardzo chciała pojechać. Choć z raportu wynika, że dotyczy to najczęściej rdzennych kobiet i dzieci, jednak nie wykluczamy takiej możliwości w tym konkretnym przypadku. Młode i zdrowe dziewczyny padają ofiarami takich bestialskich przestępstw. W dodatku z zeznań świadków wyłania się obraz bardzo naiwnej osoby. Ktoś mógł zdobyć jej zaufanie i niekoniecznie porywać siłą. Czytając opublikowane przez nią posty na Instagramie z 2013 roku, można wywnioskować, że czuła się samotna i jakby nie pasowała do reszty społeczeństwa. Czasami odnosiła wrażenie, że osoby, które podawały się za przyjaciół, w rzeczywistości nimi nie były, że jej nienawidzili.
Czy 3 lata później coś się zmieniło? Być może tak. 2 miesiące przed zaginięciem wrzuciła przecież na Snapchata zdjęcie z podpisem, że szuka przyjaciół, bo w prawdziwym życiu ich nie ma. Dlatego wiele osób wierzy w teorię o ucieczce, która jest bardziej optymistyczna. Daje nadzieję, że dziewczynie naprawdę nic złego się nie stało. Żyje i być może pewnego dnia skontaktuje się z rodziną. Za tą opcją przemawia m.in. częste wspominanie o chęci wyjazdu czy wizyta w Lombardzie w dniu zaginięcia. Ale z drugiej strony pojawia się szereg wątpliwości. Policjanci początkowo brali pod uwagę, że jeśli uciekła, to pewnie niedługo wróci. Postawili kilka kluczowych pytań. Czy osoba w tym wieku i w dodatku bez pieniędzy byłaby w stanie tak długo się ukrywać? I czy zignorowałaby poszukiwanie i apele najbliższych? Wiemy, że rodzina zaginionej nie zmagała się z żadnymi większymi problemami. Jednak internauci zasugerowali, że to nie do końca prawda. Na różnych forach internetowych głos zabrało wielu komentujących. Choć byli anonimowi, to sporo z nich podawało się za osoby z dość bliskiego otoczenia dziewczyny. Mieszkali w sąsiedztwie, chodzili z nią do szkoły i tak dalej. Pojawiły się tam różne sugestie. Między innymi takie, że matka kompletnie ignorowała zdrowie psychiczne córki. Kobieta podobno była świadoma jej złego stanu. Michaela rzekomo dołączyła na Facebooku do grupy, w której członkowie wprost pisali, że chcą umrzeć. I ona mogła o tym wiedzieć. Poza tym widziała przerażające ślady na skórze. Jednak matka powtarzała, że jej dziecku nic poważnego nie dolegało. Podobno twierdziła, że córka już nie robi sobie krzywdy, tak jak kiedyś. Kolejnym powodem, dla którego mogłaby uciec, były problemy finansowe. W tym domu brakowało pieniędzy. Kobieta samotnie wychowywała 3 dzieci. Otrzymywała wsparcie własnej matki i siostry, ale im też się nie przelewało. Według internautów to mogło nakłonić nastolatkę do handlu nielegalnymi substancjami, a to mogło ostatecznie sprowadzić na nią niebezpieczeństwo. Z tą teorią nie zgodzili się wszyscy komentujący, ale część z nich i tak miała coś ciekawego do dodania. Twierdzili, że dziewczyna zażywała różne substancje. Widzieli to podobno na własne oczy. I że ona wcale nie była taką grzeczną dziewczynką, posłusznie siedzącą w domu, ale wiedziała, jak wywinąć się z problemów. Obie hipotezy się ze sobą łączą. Dziewczyna mogła chcieć uciec, ale ostatecznie została ofiarą jakiejś zorganizowanej grupy przestępczej, a jeszcze wcześniej doświadczyła groomingu. Jest to sytuacja, kiedy ktoś dorosły uwodzi dziecko, zarówno osobę małoletnią poniżej wieku zgody, jak i nieco starszego nastolatka. Oprawca zdobywa zaufanie, tworzy więź emocjonalną, sprawia wrażenie zatroskanego i opiekuńczego, takiego, który nigdy nie wyrządziłby krzywdy. Z tego względu takie osoby wybierają sobie specyficzny typ ofiar. Zazwyczaj takie, które doznały w dzieciństwie jakiejś krzywdy i traumy, które czują się samotne, które nie mają jednego z rodziców i czują się zaniedbane przez tego drugiego. Zaczyna nakłaniać je do określonych czynności. Być może zaproponuje spotkanie, na którym dojdzie do współżycia lub innych czynności seksualnych. Możliwe, że nakłoni osobę do wejścia z nim w związek. Może poprosić o wysłanie nagich zdjęć. Lub na przykład zaoferować mieszkanie z nim, dając w ten sposób szansę na ucieczkę od problemów w domu. Jednocześnie takiej relacji towarzyszy atmosfera tajemniczości. Dziecko nie opowiada o niej innym, zwłaszcza dorosłym. Oprawca przestrzega ją przed tym. I tak mogło być, teoretycznie, w tym przypadku. Co łączyłoby się z kilkoma szczegółami ustalonymi przez policjantów. Być może dlatego dziewczyna często wspominała o wyjeździe. Nagrania z monitoringu sugerują, że w dniu zniknięcia prawdopodobnie na kogoś czekała. Dlatego do tej samej restauracji kilkukrotnie wracała i często zerkała na drzwi. Zastanawiające jest, co powiedziała znajomym nieco wcześniej. Chodzi o te $5000 na koncie. Wiemy, że nie miała takich pieniędzy. A co jeśli ktoś obiecał jej przelew i była święcie przekonana, że go otrzymała? To tłumaczyłoby sprawdzanie stanu konta w banku. Jeśli to naprawdę się wydarzyło i ktoś starszy ją uwiódł, a potem namówił do ucieczki, to w dalszym ciągu pozostaje pytanie, co stało się potem? Nie mogła przecież rozpłynąć się w powietrzu. Pozostawiła po sobie jakieś ślady, ale żaden z nich nie przyniósł żadnego przełomu.
Na policję zgłosiło się wiele osób z różnymi wskazówkami. W sprawę zaangażowała się nawet amerykańska organizacja zajmująca się podobnymi przypadkami. I nic jak na razie nie przyniosło żadnych odpowiedzi. Jej rodzina nie potrafiła ruszyć do przodu. Ciocia przyznała, że niemal każdego dnia pisze do niej maile, podkreślając, jak bardzo ją kocha i nie może doczekać się powrotu dorosłej już kobiety. Robi to z nadzieją, że pewnego dnia doczeka się odpowiedzi. Czegoś w stylu: ciociu, niedługo się zobaczymy, wracam w końcu do domu. Matka przez te wszystkie lata odwiedzała miejsca, w których rzekomo widziano jej córkę. Jechała tam z nadzieją, że w drodze powrotnej będzie towarzyszyć jej Michaela. Za każdym razem przeżywała rozczarowanie, ale dalej wierzy, że w końcu nadejdzie dzień, w którym będzie mogła ją przytulić. Jeśli zaginiona żyje, ma dziś 24 lata. Koleżanki ze szkoły skończyły studia i niektóre z nich założyły już własne rodziny. Michaela marzyła o tym, by zostać nauczycielką lub weterynarzem. Może żyje i udało jej się spełnić marzenia, ale daleko od rodzinnych stron. Albo w brutalny sposób odebrano jej na to szansę. I teraz ktoś ją przetrzymuje i wykorzystuje. A może jej szczątki leżą gdzieś rzucone na pustkowiu i cierpliwie czekają na odnalezienie i pogrzebanie. A może wydarzyło się jeszcze coś innego. Źródła wykorzystane do stworzenia odcinka. Artykuł Alicji Bridges i Victoria Dean pod tytułem I Need Help, opublikowany na portalu CBC News. Materiał telewizyjny pod tytułem Still Searching – The Disappearance of Michaela Bali, opublikowany na portalu Global News. Inne artykuły informacyjne autorstwa m.in. Lori Woodward, Austina M. Davisa i Juliet Muir. Wpis z forum Reddit pod tytułem The Disappearance of Michaela Bali.